No i się odwróciły. Trzeba śpiewać, gwizdać, smokać, klaskać. Wtedy pieski, moje niuńki są najpiękniejsze na świecie. Mają krótkie mordki, mają śliczne oczki. Tu przedstawiam Państwu do sprzedania chłopak, ten z tyłu, ten jaśniejszy i dziewczynka, ta ciemniejsza. Na chłopaka czai się dziewczyna w Gdańsku, studentka. A kiedy ta pani przyjedzie po gremlinka? Gremlinku, kochanie, kiedy pojedziesz do Gdańska? Do swojej pani studentki, 20-letniej panienki. A na dziewczynkę nie ma jeszcze klienta, więc każdy chętny mile widziany. Chłopczyk jest tańszy, bo chłopcy są tańsi. Dziewczynki są droższe. Ta dziewczynka z króciutką kufką, czyli noskiem. Piękna szyja, piękne ciałko, anatomia perfekt, ząbki perfekt. Żadnej wady genetycznej. No, nie lubi kokardki ani gumki na główce. Od razu by ściągnęła pazurkiem, by zdrapała. No, nie lubią pieski. Nie lubią pieski mieć na czubku gumeczki. Oj, wy moje mordki. Dziewczynkę sprzedam za czwóreczkę. Chłopczyka sprzedam za dwójeczkę. No, to jest dwa pieski za jedną suczkę. A co tam? Dziewczynka dlatego, że jest mała, maleńka i taka będzie. Dziewczynka będzie ważyła 2 kilo w wieku dorosłym. Jest malutka, zgrabniutka. Ma metrykę FCI, ZKWP. To są pieski już półroczne. Już się niewiele zmieni. Jeszcze się wybarwiają. Jeszcze dostają masy mięśniowej. Schodzi tłuszczyk niemowlęcy. Także tłuszczyk znika, mięśnia się rozwijają, mięśnie. Mięśni przybywa, tłuszczyku ubywa. Wybiegają tłuszczyk. Ten, który miały po mleku matki. Mleko matki jest tłuste. Czasami te szczeniaki to nawet chodzić nie mogą. Takie tłuste balerony jak foki. Foczki małe. Tak tylko pełzają. Okrąglutkie. Piesek jest większy. Dziewczynka mniejsza. Za to, że jest taką miniaturką i prawidłową. Nie ma wady i ma piękną buźkę. Naprawdę ma piękną buźkę. Nie wiem, czy na tym filmie będzie to wszystko widać. Za to jest ta cena. Ale mam inną suczkę za 2,5 tysiąca. Mam inną suczkę za 2,800. Mam też suczkę do hodowli. W wielkości tego samca. Przepiękne kolory. Ale droższa. Droższa nawet od tej suczki. Za pochodzenie po multi-championach. Za pochodzenie, za urodę, za prawidłową budowę, za idealny zgryz. No, wszystko się liczy. Do hodowli potem ta suczka może rodzić. Ta, o której mówię, której tutaj nie ma. Ta taka specjalna suczka. Większa. Do hodowli. Ta też może urodzić dzieci, ale ona jest maskotką, laleczką. Dwukilogramowa suczka to jest laleczka z króciutką mordeczką. Nauczy się chodzić na smyczy. Na razie to jest takie ich pierwsze kroki. I bunt. W ogródku biegają swobodnie, więc nie muszą one chodzić na spacerki, dlatego że mają swój ogródek. I mają codziennie porcje swobodnego ruchu, biegania, skakania, zabawy ze sobą. Szczeniaki młodsze, szczeniaki starsze, młodzież, mamuśki, tatuśki, wszystko razem. A tutaj
Są na smyczy po to, żeby odizolować je od grupy, bo bym nie mogła nic pokazać. A tutaj są zmuszone do pozowania. Nie za bardzo im się to podoba, ale przecież nikt im krzywdy nie robi. To dla państwa one tutaj pozują. Chłopaczek pokazuje swoją płeć. Widać płeć? Chyba widać, Niuniek, pokazałeś płeć. Ładne są. I mają proste grzbiety. Mają głęboką klatkę. Nie są cienkie jak ołówek w klatce. Mają czym oddychać. Jest miejsce na serce, jest miejsce na płuca. Czyli nie są to takie płaskie klatki, tylko głębokie, ładne. Chłopak to się jeszcze rozwinie. Łe, tam. On ma taki temperament, że lubi sobie pobiegać. Jak będzie miał swój własny ogródek u kogoś, tam gdzie pójdzie do nowego domku, to pokaże swój wigor, swój temperament i radość życia. Chłopaczek. Gremlinku kochany, pokaż się. Niuniek. No trochę on mnie już denerwuje tymi podskakiwaniami. No ale co można na to? Nic. On tu rządzi. No i dobrze, fajnie teraz z tą łapką. Fajnie z tą łapką. No i łapka i widzisz, chłopak. Nic nie poradzisz na to. Tak. La 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 la. Pokażesz martkę? Żeby tylko była ostrość. Żeby było wyrazistość. No nie wiem. Nie wiem, to dopiero jak się wrzuci na duży ekran komputera, dopiero będzie widać, czy zdjęcia są wyraźne. Czy jest wystarczająca ilość pikseli. No ale wszystko jest full HD. Nie ruszaj się, co? Dlaczego się ciągle ruszasz? Dochodzę do ciebie, no to stój. Ty się ruszasz i potem te psy kręcą się w kółko. Rękę wyciągnij bardziej, żeby były psy. Cofnij nogi i rękę wyciągnij bardziej. Wyciągnij rękę bardziej przed siebie, żeby były psy. Możesz mocniej wyciągnąć, nachyl się i wyciągnij bardziej rękę przed siebie. No. Chciałabym jeszcze zbliżenie zrobić pyszczków. No, zobaczymy. Się uda albo nie uda. Są dwa uda. A komary już tną. Już tną komary. One mają włosy, to ich tak nie tną. Ach. Jest wrzesień. 10 dzień września 2018 roku. Za chwilę ten filmik będzie już siedział. Będzie już w YouTubie i już będzie dostępny dla wszystkich miłośników rasy Yorkshire Terrier. Piesek i suczka. Suczka ciemniejsza. Mają wspaniałe rodowody. Ich rodzice na wystawach z sukcesami. Piesek i suczka z metryką FCI ZKWP. Wyprawka Royal Canin. Zdrowie
im dopisuję. Ja zresztą gwarantuję zawsze za swoje psy. Tym bardziej tu, że one mają już pół roku. To nie jest ryzyko kupować 6-tygodniowego szczeniaka, 7-tygodniowego szczeniaka, 8-tygodniowego szczeniaka. To jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, co wyrośnie. Wielkość, grubość, wysokość, proporcje budowy, jaki pysk, jakie uszy, jakie oczy, czy wady, czy bez wad. Tutaj jest półroczne szczeniaki, to już jest wyklarowany towar. Towar pewny, z gwarancją odporności. Te psy już mogą chodzić na smyczy gdziekolwiek. Mogą już jechać do Anglii, Norwegii, Szwecji, wszędzie. Pieski, które są po kwarantannie na wszystkie psie choroby. Czyli wszystkie choroby zakaźne, nosówka, parwowiroza, kaszel kennelowy, wirusowe zapalenie wątroby. To są odporne pieski, odchowane, czyli już w domu nie sikają non-stop, nie załatwiają się bez przerwy, tak jak dwumiesięczne szczeniaki. No już nie mówię o miesięcznych, no bo takich to się nie sprzedaje. Ale dwumiesięczne szczeniaki non-stop, siku, kubka. Te już mają większe pęcherze, już są nauczone, chodzą na spacery, na dwór, na podwórko, na ogródek. Pieski, które dużą część dnia są aktywne, a nie tak jak szczeniak dwumiesięczny non-stop śpi. Także tu są same zalety, gdy się kupuje takiego starszego, odchowanego. No starszy, on nie jest stary, to jest w dalszym ciągu szczeniak. Ma 6 miesięcy, ale jest w dalszym ciągu szczeniakiem. W dalszym ciągu szczeniakiem, który wymienia zęby z mleczaków na stałe. Wybarwia się. Nabiera kondycji fizycznej, sprawności, no i mądrości życiowej. Przecież ktoś, kto będzie pieska wychowywał, to dużo go nauczy. Piesek raz dwa łapie. Przyzwyczaja się do nowego domku, gdzie miseczka z wodą, karmą, gdzie podkład na siusianie. To jest zawsze zabezpieczenie, gdyby kogoś długo w domu nie było. No to na razie ten filmik kończę. Jeszcze jeden może nagram, ale krótszy.